Gromda 6 przychodzi do historii. Jaka ocena w skali od 1 do 10? Mocna 8 na pewno, może nawet 9. Wydaje mi się, że już pomijając walkę finałową, na którą czekaliśmy i ten okres wyczekiwania się przedłużał, to czasami jest tak, że wchodzisz w galę w dobrym rytmie. I wydaje mi się, że dzisiaj już te walki ćwierćfinałowe, one były na fajnym poziomie. Tam było dużo emocji, tam było trochę jakości, tam był zwrot akcji, tam była sinusoida, tam taki nawet wielki faworyt jak Maximus padał na dechy. Więc gdzieś każda następna walka wydaje mi się, że nakręcała tę imprezę. A ta walka finałowa, Zadyma trafił, zamknął to oko Wasylowi i potem lekarz przerwał walkę, może trochę za wcześnie, a może nie. No, kilka razy podchodził lekarz do Tomka i w zasadzie już miał plan, żeby wcześniej to zakończyć. Kilka razy go Tomek prosił, panie sędzio, jeszcze raz pan mi da szansę, ja teraz spróbuję zaryzykować, żeby tę walkę rozstrzygnąć na swoją korzyść. Zawsze patrzę na reakcję zawodnika. Wydaje mi się, że gdyby Tomek uznawał, że sędzia to zrobił za wcześnie, to przy takiej jednak stawce tej walki, przy takim już zmęczeniu organizmu, no protestowałby zdecydowanie głośniej. Tutaj nie widziałem jakiegoś specjalnego protestu ze strony Tomka Gromadzkiego, natomiast rzeczywiście to wyglądało tak, że ta walka jest pod kontrolą, ona jest na warunkach Wasyla. Bo Wasyl był w tej walce spokojny, analityczny, dużo widział. Pierwszą rundę sobie tak w zasadzie poboksował spokojnie, żeby przyzwyczaić się do rytmu poruszania, rytmu boksowania Tomka Gromadzkiego i od drugiej zaczął przyspieszać. Widać było, że też na Wasylu niespecjalnie te ciosy robiły wrażenie Tomka Gromadzkiego. On w ogóle jest takim zawodnikiem, jak sobie popatrzymy, mało się tnie Wasyl. Natomiast no, ten moment rzeczywiście był taki dla kibiców Wasyla mrażący krew w żyłach, kiedy go trafia. Ja nawet miałem w pierwszej chwili takie przekonanie, że to jest pęknięty oczodół i że za chwilę po prostu nie będzie w stanie Wasyl dalej walczyć. No, ale chyba obiektywnie wygrał dzisiaj zawodnik lepszy. W każdym ciężkim momencie zdradził nam, mówił Tomek Gromadzki, myślał 100 tysięcy. No, Tomek jest specyficzny. My tak chcieliśmy tutaj troszeczkę odsunąć ten temat pieniędzy i bardziej pójść w stronę sławy, bardziej pójść w stronę chwały, galerii. No, natomiast to też rozumiem ludzi. Każdy gdzieś żyje w innej rzeczywistości finansowej i Tomek jest człowiekiem, który ma wielką pokorę do świata, do ludzi, do życia. Pracuje ciężko od poniedziałku do soboty. Podejrzewam, że zakłady pogrzebowe to też nie jest najłatwiejszy biznes, zwłaszcza jak się startuje za swoje od samego początku i się to ciuła zbiera dzień po dniu, miesiąc po miesiącu. A więc z pewnością miał gdzieś z tyłu głowy nagrodę finansową, która no, dałaby mu trochę oddechu, trochę spokoju w jego codziennym biznesie i w funkcjonowaniu jego rodziny. Takie dwa ostatnie wątki ode mnie. Karabin świetnie się zaprezentował. Człowiek 41 lat, a tutaj takie walki. No, wszystko się zgadzało. Szybkość, umiejętności, charakter nieprawdopodobny. Do tego nawet ciało, kompletnie jak nie 41-latka. Także no, mogę tylko pokłonić się nisko i powiedzieć, że naprawdę chłopak okazał się kozakiem. Co ze Świrem? Rozmawiałem z prezesem Grabowskim. On stwierdził, że chyba ta ręka może nie do końca jest złamana, że on nie chciał już walczyć, czy to jakieś spekulacje? Ja nie lubię spekulować. Chcę mieć pewność, że coś się wydarzyło złego zdrowotnie, no bo też sobie wyobrażam, że z jednej strony staje naprzeciwko ciebie Maximus, a z drugiej no jednak masz szansę życia. To są sporty walki. Tutaj jeden cios i coś się kończy. Tak jak trafił Mateusz Kubiszyn, też pamiętam jak ta walka wyglądała. Co do Świra, to jego trener przed samym turniejem tak zadawał sobie głośne pytanie, czy nie za wcześnie dla tego chłopaka. Trenuje chyba rok niecały, przepraszam, bo tu wchodzę w słowo. Z tymi zawodnikami. I nie wiem, czy się zgodzicie. Ja widziałem taką historię w pierwszej walce, którą ostatecznie zakończył przed czasem, tym ciosem. Czasami mowa ciała człowieka dużo mówi. I wydaje mi się, że doskonale to rozczytał sędzia. Ja miałem takie wrażenie, że przy tym 6-7 on by się w ogóle nie pogniewał, gdyby sędzia skończył. I potem mi się wydawało, że sędzia Jarosz na nim swoim zachowaniem pchnął go dalej w walkę, że niejako wymusił, żeby on się nie poddał, żeby nie chciał tej walki kończyć. Jest potem narożnik, trafia, wygrywa. Wychodzi zawodnik z kontuzją w półfinale, wygrywa. No i co tutaj robić? Z jednej strony niby było za wcześnie, a jestem w finale z wielkim Maximusem. Ale być może jest tak, jak
mówi sam zawodnik, trener, że po prostu kontuzja ręki. Tam nawet słyszałem o jakimś złamaniu czy pęknięciu. Natomiast to zastępstwo wydaje mi się, że było strzałem w dziesiątkę, bo wyszedł Mario i dał z siebie tyle, ile miał. Tyle, ile dało serducho, ile dał organizm. To naprawdę było frapujące kilka minut w jego wykonaniu, a potem no, muszę powiedzieć, że mnie zawsze wzrusza człowieczeństwo i taka skromność, pokora i wydaje mi się, że ten chłopak, tak jak pokazał niesamowity charakter między linami, to potem błyskawicznie zmienił się skromnego chłopaka z Zakopanego, pamiętał o wszystkich i no, widać, że to jest po prostu dobry człowiek. A propos Maksymusa. Na tego zadymę musieliście trochę poczekać i Maksymus dzisiaj też coś tą żabką jest i być może to się trochę przedłuży, niż będzie to trwało dłużej niż myśleliście. No to jest taka starsza kontuzja lewej ręki, nie wiem, czy tam jest jakiś odprysk czy coś podobnego. Natomiast no, Dawid chce walczyć, on zdaje sobie sprawę, że już nie ma 20 lat, tylko każdy miesiąc czy każde pół roku, to sam wie, że w sportach walki jedni starzeją się powoli, inni starzeją się błyskawicznie, że czasami oglądamy zawodnika pół roku później, który jest po 40 i to jest kompletnie inny zawodnik i już się bardzo mało rzeczy zgadza. Wydaje mi się, że dla niego bardzo trudny finał z Balboą, chłopakiem, który jest w swoim prime, który jest szybki, zadziorny, ma świetnego trenera Łukasza Jarosza, ma pomysł na walkę. Wydaje mi się, że Maksymus nie do końca lubi szybkich zawodników. Także no, ja dzisiaj już jestem zajarany, powiem wam szczerze, tą walką pomiędzy Balboą a Maksymusem. Pamiętam te pierwsze gromdy, kiedy Mariusz Grabowski, ty też pewnie trochę, ale to Mariusz jako tam wybuchowy bardziej, naciskał troszeczkę na tych sędziów, żeby pozwalali na ciuby więcej. Natomiast to, co robi Tariel Zandukeli, to już nawet chyba dzisiaj parę walk Mariusz Grabowski przerwał, a Tariel dalej to puszczał, także Tariel się wpasował w tą gromdę doskonale. Słuchaj, myślę, że tak. Tariel zna ten ring z każdej strony i znał go przez wiele, wiele lat. Czyta walkę, czuje walkę. Troszkę tam musi popracować nad regulaminem, bo wydaje mi się, że zawodnik na przykład schodzący do narożnika, żeby mu przetrzeć oko, to jak Tomek Gromadzki, to nie ma prawa picia wody. Także to już są takie jakieś niuanse i szczególiki regulaminowe, ale zarówno Tariel, jak i Piotrek Jarosz, doskonały sędzia MMA. Zobacz, co też znaczy praktyka sędziego. Że nie jest, że sędzia przyjeżdża raz na parę miesięcy, tylko Piotr Jarosz praktycznie każdy weekend coś sędziuje. Albo KSW, albo FN, albo organizacje freakowe, ale cały czas jest w grze, cały czas jest przygotowany, do tego sam trenuje. Następny sędzia, który czuje walkę. Wydaje mi się, że dzisiaj sędziów chcę naprawdę bardzo pochwalić i wystawić im najwyższą notę, bo kiedy jest dobra gala i dobra ich praca, kiedy mało o nich mówimy, albo mówimy dopiero po gali i tylko dobrze, prawda? A oni tutaj czuli walkę i nawet to przerwanie też przez Piotrka, kiedy poddał Mario, to przecież on wstał. Ale już też sędzia ma to czucie, ocenę, czy on wstał i za chwilę to się skończy potwornie ciężkim knockoutem. Czy fajnie, że wstał, że pokazał serducho, ale kończymy to, bo po prostu to jest właściwy moment. Także brawo sędziowi. Tak na papierze wydawało się, że to jest najlepsze gala, no i wyszło chyba tak jak na papierze. Wydaje mi się, że w ogóle zawodnicy czynią postęp, że oni w tej chwili już złapali specyfikę tego sportu. Mają szansę też przygotować się pod poszczególnych rywali, bo coraz więcej jest tych materiałów wideo. Ci zawodnicy, jednak wielu z nich się powtarza i oni mają po prostu szansę być do tych walk zdecydowanie lepiej przygotowanymi taktycznie. Widzą, że to nie są żarty. Wydaje mi się, że też popularność tej gromdy na przykład na tle boksu zawodowego, oni czują zainteresowanie, bo to się gdzieś kręci. Kręci się w sieci, kręci się w portalach. Ludzie to oglądają, o tym dyskutują po weekendzie. Oglądałeś tego, ale bomba, ale knockout, ale wstał. No, ja osobiście kochając boks trochę żałuję, że znowu się zrobiła wielka, wielka dziura i wielka przepaść między zainteresowaniem walkami na gołe pięści, a boksem zawodowym. To skoro jesteśmy przy tym boksie, to jedno pytanie. Dzisiaj było święto walk na gołe pięści, za tydzień święto bokserskie. Aleksander Usyk, Antona Joshua. Tak mam wrażenie, że jak to ogłaszano, to wszyscy mówili Joshua. A czym bliżej walki, tym coraz więcej, coraz częściej mówi się o Usyku. Joshua przed czasem. Krótki na temat. Joshua przed czasem. Bo wiesz, bo Mateusz Masternak, który dobrze celuje, mnie bardzo zdziwił. On mówi Usyk w końcówce 11-12 na zmęczeniu. No to trzeba do Mateusza zadzwonić, ustalimy stawkę i... Ty nie masz wątpliwości. Nie. Nie, ja myślę, że patrzymy na przykład na Joshuę,
przez pryzmat, nie wiem, przegranej walki z Ruizem, czy że padał po ciosach Władimira Kliczki. Natomiast Widzek jest przygotowany. Waga potu syka. To jest cały czas, możemy dyskutować, czy numer jeden, czy numer dwa, prawda, kategorii ciężkiej. I po prostu ten rozmiar będzie miał znaczenie. Ja przypominam sobie Usyka z walki z Derekiem Chisorą, który ma wielkie serce do walki, ale ma słabe nogi. Na pewno zdecydowanie bije słabiej od Joshuły. Nie ma takiego timingu, nie ma takiej koordynacji. I tam jednak w tych pierwszych rundach były problemy Usyka. Także trudno mi sobie wyobrazić, że... Czy Artur mówił, że ten Chisora tak lekko nie bije? No niestety w życiu Artura ostatnio paru mocno biło, ale... Ale wydaje mi się, że Joshua bije mocniej, bije precyzyjniej, jest zdecydowanie lepszym zawodnikiem od Dereka i dla mnie porażka Joshuły ewentualna z Usykiem w jakikolwiek sposób, a nawet równa walka na kartach, byłaby dużą niespodzianką. To może już na koniec. Coraz częściej słyszę, że Ewa Brodnicka zawalczy na Gromdzie na gołe pięści. Z Ewą to chyba tylko Mariusz negocjuje, natomiast tutaj pewnie będziemy dyskutować, czy do ringu Gromdy powinny wchodzić kobiety. No właśnie, takie jest pytanie. Jak myślicie? Znaczy te ringers nam się podobają. Ale ja mówię o tych zawodniczkach. Czy chcielibyście zobaczyć dziewczyny bijące się w ringu? Ja jestem tą osobą, która raczej ci nie powie, bo ja nawet boks kobiet tak przez... Nie, tak zupełnie poważnie z mojej perspektywy nie chciałbym. Nie chciałbym, bo to jest jednak brutalny sport i niech to będzie zarezerwowane dla mężczyzn. Zostawmy sobie taki jeden rezerwat. Bądźmy z seksistami, prawda? Zostawmy sobie jeden rezerwat w tych sportach walki, niech on zostanie tylko dla facetów. A tutaj dziewczyny niech założą szpilki, ładne kiecki, niech przyjdą kibicować. Wszyscy lubimy szpilki, prawda? Artura tak. Dzięki serdecznie. Dziękuję. Dzięki bardzo.